Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie przygotujemy zanętę spożywczą. Tak, spożywczą, czyli wszystkie składniki będą ze sklepu spożywczego. Bardzo łatwa w przygotowaniu. Dzisiaj jesteśmy rozpieszczani wszystkim. Dosłownie mamy cudowne zapachy. Wchodzimy do każdego sklepu wędkarskiego i tam mamy pelet pomarańczowo-czekoladowy, tutti frutti, zanęty, przebogaty wybór. I kiedyś takich rzeczy nie było. Trzeba było sobie radzić samemu. Do dzisiaj dostaję mnóstwo komentarzy od wędkarzy starszej daty, jak sobie wspaniale radzili i wykorzystywali najprostsze składniki i robili cudowne mieszanki. I one tak samo dzisiaj działają, to jest niesamowite. Przy tym wszystkim, co dzisiaj mamy, doskonale te zanęty działają. Kiedyś ktoś był szczęściarzem, jeśli miał dostęp do cukierni albo do piekarni, miał taki odpad piekarniczy, albo gdzieś w rzeźni ktoś miał znajomości i miał na przykład kości. To mielono i wykorzystywano do przeróżnych zanęt. Dzisiaj oczywiście w to się nikt nie bawi, bo wszystko jest dostępne, ale warto spróbować starej szkoły i możemy zrobić fajne mieszanki. Przede wszystkim zdobywamy wędkarską wiedzę, zdobywamy po prostu te doświadczenie, tworząc własne mieszanki. To jest niesamowita sprawa, żeby stworzyć coś samemu. I dzisiaj taką właśnie zanętę robimy z trzech składników spożywczych. Zaraz je poznacie i na pewno wiecie, o co chodzi. Ruszamy z tematem i robimy piękny towar do Federa i Spławika. No dobra, bierzemy się do roboty i szykujemy naszą zanętę. Co my tutaj mamy? Biszkopty i chleb tostowy. Jak niewiele trzeba, żeby stworzyć własną mieszankę. I teraz zwróćcie uwagę na ilości. Tutaj mamy pół chleba tostowego i tutaj mamy około 50 gram biszkoptów. 50-60 gram. To jest takiej ze standardowej paczki ze sklepu spożywczego. Chleb mam bardzo fajny, on jest świeży. Trzeba kupować w różnych sklepach i znaleźć taki, który jest, zwróćcie uwagę, taki można powiedzieć mokry. On jest bardzo fajny, lepiej nad nim zapanować i nawet jak ktoś łowi klenie, bardzo fajnie z tego szybko zrobić kulkę na haczyk. Często jest pod tą samą nazwą chleb, który jest, można powiedzieć, półsuchy. Z niego nie da się nic zrobić, a tutaj zwróćcie uwagę, od razu da się zrobić kulkę. Więc warto w różnych sklepach sobie namierzyć taki chleb, który Wam będzie po prostu odpowiadał. Biszkopty też lepiej, jak są świeże, będzie łatwiej je po prostu zmiażdżyć, nie wiem co tam, każdy ma coś innego, czy młynek, czy moździerz, czy sito, ale wiadomo, jak jest wszystko świeże, jest łatwiej nad tym zapanować. Tutaj na pewno będą grudki, zarówno z chleba, jak i z biszkoptów, przede wszystkim z biszkoptów, ale nie ma to znaczenia. Biszkopty, jak tylko dostaną wodę, od razu praktycznie znikną, łatwo to się rozetrze i nie będzie na pewno grudek. I teraz oczywiście trzeba to zmielić albo skruszyć. Najlepszym takim rozwiązaniem, które pewnie będzie miał każdy, jest to wędkarskie sito. Bo wiadomo, młynek, blender, cokolwiek tam chcecie. I teraz tak, ja już o tym wspominałem na ostatnim filmie. Najlepsze jest stare sito, bo ma ostre oczka. Nowe, jak jest grubo zalane farbą, to ciężko to po prostu zrobić. I teraz musimy to zetrzeć. I nieważne jak to zrobicie, zobaczcie, mogą zostać nawet takie kawałki, one i tak po namoczeniu z wodą się rozdrobnią. Mielimy nasz towar i zaraz zobaczymy, co nam z tego wyszło. Tak nam się prezentuje biszkopt, bardzo fajna, jest przeróżna frakcja, tak jak w zanęcie i bardzo dobrze. To i tak nie ma znaczenia, bo to i tak powstanie z tego jednolita masa po namoczeniu z wodą. Przepiękny aromat. Dobra, teraz przyszedł czas na chleb. Z chlebem robimy tak samo jak z biszkoptami. Trochę ten chleb trzeba rozdrobnić. Niesamowity, taki chleb znalazłem, że po prostu można by było z niego od razu zrobić kulę zanętową. Niesamowite. Bardzo fajna jakość, a co najlepsze, że to jest chleb, który był najtańszy.
Ja tutaj na potrzeby filmu mam te sito na kuwecie, ale gdy macie na sztywno wciśnięte sito we wiadro, to naprawdę idzie bardzo szybko, bardzo sprawnie i nie ma problemu. No zobaczcie, ten chleb jest po prostu aż mokry. Bardzo fajne, bo ten suchy po prostu jest gorszy. Przecieramy chleb i robimy to samo co z biszkoptem i zaraz zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. Druga porcja. Robota wykonana. Zobaczmy, co nam tu wyszło. Przepiękny towar. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy to widać w takim świetle domowym, ale biszkopt jest taki bardziej złoty, a chleb jest jasny. Teraz sobie to wymieszamy i wydawałoby się, że tam jest tego mało, a zobaczcie, jak to się porozdrobniło, jak wyszło tego naprawdę dużo. A wiadomo, mamy paczkę ziemi, to wystarczy czasami taka garść w zimę. To zobaczcie, jak tego jest dużo. W lato to spokojnie by wystarczyło na 3-godzinne wędkowanie. Naprawdę wyszło tego sporo. No dobra, to teraz czas przyszedł na nasz składnik. Trzeci składnik, który nada taką, można powiedzieć, taki ogień tej zanęcie. Robimy trzeci składnik. No dobra, czas przyszedł na nasz tajemniczy składnik. Zobaczcie, co tutaj mam. Mam moździerz, mam naszą łyżkę i teraz zmielimy nasz tajemniczy składnik. Już na pewno poznajecie te nasiona. Oczywiście jest to anyż. Niesamowicie bogaty zapach, to jest jeden z silniejszych chyba zapachów, to jest tak skoncentrowane, taka mała paczuszka, jak to powąchacie, to od razu przypomnicie sobie dzieciństwo i cukierki anyżowe. To jest po prostu niesamowicie bogaty zapach i to nam podkręci nasz chleb z konopiami, bo konopia i chleb jest, można powiedzieć, taka uboga w zapach. Oczywiście ryby to czują, ale anyż po prostu wyciągnie to tak, podkręci naszą zanętę i zobaczcie, trzy składniki, będzie piękna zanęta. Tutaj mam bardzo fajny moździerz, kupiony od rękodzielników z Bieszczad i teraz biorę tego, chcę łyżkę. Łyżeczka nam wystarczy, to jest tak silny zapach, że to jest niesamowite. Zmielony oczywiście też jest, ale ten taki z moździerza jest po prostu chyba najsilniejszy. On wydobywa ten cały taki zapach. To dosłownie jest 3 sekundy roboty, a zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I można go wrzucić taki na pół zmielony, nie musi być idealnie roztarty na pyłek, on i tak spełni swoje zadanie. A dodatkowo te łupinki będą się unosić i będą po prostu powiększały tą pracę zanęty. Już można powiedzieć, że jest zrobiony, może jeszcze z 2-3 obroty i będzie, ale już wam to pokazuję. Już mam proszek. Sobie nie wyobrażacie, jak to pachnie, spróbujcie, dosłownie łyżka i czuć to w całym domu. No niesamowity, bogaty zapach. Coś pięknego. I trzeci składnik, ostatni, zanęty gotowy. Chwila i mamy coś pięknego.
No dobra, nasz anys zmielony bardzo fajnie wygląda. Tam są oczywiście jeszcze takie połówki do końca, nie jest to wszystko zmielone, ale ja tak zostawiam. Nigdy nie robię takiego zupełnego proszku, chociaż jak ktoś chce, można to oczywiście tak zrobić. Ale ja wolę, jak są takie łupinki, to i tak jest takie bardzo fajne, bo dodatkowo się unosi, coś tam się w tym łowisku dzieje. I zobaczmy, ile tego nam wyszło po zmieleniu. Tu będzie cała łyżka, tutaj się za bardzo nic nie powiększy. Wsypujemy. Niesamowita rzecz. Taka mała łyżka, a jest tyle z tego zapachu, że to jest niesamowite. Taka mała ilość. Mieszamy. I mamy zanętę leszczową numer 1. Trzy składniki. Chleb tostowy, biszkopty i anysz. To, co leszcze lubią najbardziej. Jak mamy łowisko, gdy leszcze lubią słodkie, to po prostu to będzie działało super. Bo oczywiście najlepszym takim, można powiedzieć, najlepszym towarem na leszcze jest zawsze mięcho. To będą kastery, ochotka i tak dalej. Ale jeśli chodzi o spożywczą zanętę, to naprawdę nic więcej nie trzeba. Chleb tostowy, biszkopty i anysz. Dodatkowo zwróćcie uwagę, ile mi tego tu zostało. Tutaj jest jeszcze kilkanaście łyżek. To jest na kilkanaście chlebów. To jedna paczka starczy na ileśnaście wypadów. Można też kupić to zmielone, jakby ktoś nie miał moździerza. Ale takie przygotowywanie ręczne od podstaw to daje naprawdę dużo satysfakcji. Przepięknie to wygląda, jeszcze lepiej pachnie. Struktura jest po prostu zanęty z paczki. Możemy tutaj dodać pieczywka fluo, co chcemy, ale oczywiście jest to najprostszy taki skład, jaki byśmy tylko mogli sobie wymarzyć na leszcze. Biszkopty zmielone, chleb tostowy i anysz. Przepiękna sprawa. Zrobimy sobie jeszcze test, namoczymy to. Samą taką zanętę bez użycia gliny i ziemi napełnimy nią koszyczek, a zmieszaną z ziemią zrobimy z niej kulkę, wrzucimy do akwarium i zrobimy sobie test, jak to będzie działało, zarówno feder, jak i spławik. Zobaczymy sobie to pod wodą, jak to pracuje. Namaczamy towar i bierzemy się za akwarium. Tak nam się prezentuje nasza zanęta z chleba, biszkoptów i anyżu. Bardzo fajnie. Zwróćcie uwagę, z lewej strony mamy nabitą zanętę w koszyczek, bez żadnych dodatków. Z prawej strony mamy kulę z ziemią torfową. Widzimy, że ta zanęta, możemy powiedzieć, zniknęła, ale jeśli tylko wrzucimy kulkę do wody, to nam będzie się to tak pięknie wymywało, że z ziemi torfowej będzie się tworzył fajny dywan, a te frakcje zaczną się, tak można powiedzieć, pojawiać. I będzie je bardzo dobrze widać, więc to będzie fajna stołówka dla ryb. Wrzucamy nasz towar i patrzymy, co się dzieje. To jest zawsze bardzo cenna wiedza, wrzucić koszyk lub kulkę pod nogi, żeby zobaczyć, jak nasza zanęta działa. Wrzucamy do wody, pierw poszedł koszyczek i teraz kulka z zanętą. Zobaczymy nam, jak to pracuje. Bardzo fajnie nam się to osypuje. Widzimy, że ten chleb nam się unosi, bardziej biszkopty się unoszą i powstaje bardzo fajna praca. Chociaż zwróćcie uwagę, to jest w koszyczku, a bardzo fajnie nam się tutaj tworzy pole nęcenia. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tutaj na potrzeby filmu oczywiście też lekko ścisnąłem ten koszyk. Jak to domoczymy mocniej, ściśniemy, to będzie dłużej pracowało i spokojnie nawet będzie się nadawało na rzeki. Tutaj widzimy, jak pięknie nam się ta kula osypuje. Jeszcze bardzo powoli, ale jednak się osypuje i widzimy to, co sobie powiedzieliśmy, że nam się to tak rozmywa, że ta biała frakcja zaczyna być bardziej widoczna na tej kuli i to jest wtedy bardzo atrakcyjne dla ryb. Ziemia torfowa spowoduje taki fajny dywanik, a chleb się ujawni na wierzchu i widzimy, że ta praca bardzo fajnie wygląda. Poczekamy sobie może z 5-10 minut. Zobaczymy, co się tutaj wydarzyło. Ja Wam oczywiście to szybko przewinę i zobaczymy pracę tej zanęty, a na koniec zrobimy sobie test, jakby tu weszły ryby. Jeszcze Wam zrobię zbliżenie tutaj na ten chleb, na ten koszyk. Zobaczcie, co tutaj się porobiło. To wszystko unosi się do góry, opada i powstaje nam piękne pole nęcenia. Super! A tutaj nam się tworzy piękny kopczyk. Zarówno feder, jak i spławik. Super to wygląda. Czekamy kilka minutek i zobaczymy, co się wydarzy. Minęły 2-3 minuty i teraz zobaczcie, najlepiej widać to po kuli. Przy kuli stworzył się wyraźny kopczyk, bardzo fajnie to wygląda, a koszyczek cały czas nam tam coś wędruje do góry. Albo chlebty, albo biszkopty. Bardzo fajna praca i to musi zwabić ryby. A zobaczcie, jak tych małych składników było. Zobaczcie, jak to pięknie się odrywa.
No kosmos. I teraz zobaczymy sobie, zrobimy sobie taki test, jakby tu weszły ryby, jakie tu powstanie zamieszanie, jaka chmura powstanie przy chlebie, a jaka chmura powstanie przy ziemi torfowej. Teraz sobie wkładamy tutaj kij i zobaczymy, co by się tutaj stało, jakby zaczęły rybki żerować. Tylko spójrzcie, no po prostu rewelacja. W takiej zadymie, no to rybki się tutaj odnajdą pięknie, będą zgarniały te grubsze frakcje. A jak tutaj gdzieś będzie nasza pineczka fluo, która będzie najbardziej wyróżniała się z całej reszty, to po prostu to jest numer jeden. Coś pięknego. I jeszcze jak to pięknie pachnie. A teraz zróbmy sobie zamieszanie przy kuli z ziemi torfowej, jakbyśmy przykładowo łowili na spławik. Tutaj wejdą nam płoteczki, zaczną robić zamieszanie, wydziobywać, zaczną konkurować. I coś takiego. No piękna sprawa. To jest właśnie pole nęcenia. Tutaj wtedy możemy podczas łowienia na spław zawiesić sobie przypon 10-20 cm nad dnem. On tutaj będzie nad tą główną chmurą zamieszania i rybki szybko będą zgarniały nasz przypon i branie będzie momentalne. Piękna sprawa. Róbcie testy, róbcie zanęty, zdobywajcie wędkarską wiedzę i przede wszystkim to jest zabawa, to jest fun i to się nigdy nie może znudzić, kiedy odkrywamy nowe rzeczy. Subskrybujcie kanał, bo już niedługo będzie zanęta płciowa. Siemanko, cześć!